Słuchajcie, mamy nowy przeciek, tylko czy on jest prawdziwy? Dzisiaj to sprawdzimy. Zapraszam bardzo serdecznie. Zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło. Zostawcie łapkę i naprawdę, naprawdę to jest mega. Słuchajcie, teraz ją nazywamy Plunger Woman, tak powinniśmy ją nazywać, także jak widzicie. Natomiast zdjęcie jest naprawdę wykonane elegancko i bardzo przypomina chociażby to, które udostępnił Boom na swoim Twitterze, tak? Bo jeżeli wejdziemy sobie teraz na Twittera, na X-a, to tutaj są te zdjęcia udostępnione przez niego i tu jest podpis Plunger Woman i zobaczcie, bardzo fajnie to wygląda. I to zdjęcie jest naprawdę łudząco podobne do tego, którego widzimy. Które widzimy oczywiście na X-ie oficjalnym. Fajnie, naprawdę wygląda ta Plunger Woman i porównywalnie oczywiście z tym. Natomiast tu oczywiście ta czapka jest źle zrobiona, źle dana i przez to jakby ten przeciek można powiedzieć, że jest fałszywy. Ale być może jest też coś na rzeczy, ponieważ jak wiecie, widzieliśmy z poprzednich odcinków, że Plunger, że kamery są bardzo złe na TV-menów i się nie dziwię, bo TV-meni zamiast wzięli te szczątki, oczywiście Astro, oczywiście jest to zrozumiałe po części, że no ale pozostawili swoich towarzyszy, mogli wziąć te cząstki, części i jeszcze jakieś kamery ze sobą, żeby po prostu ich uratować, a oni w arogancki jeszcze sposób, słuchajcie, brali tylko te cząstki, tak, tych Astro, te pozostałości. Więc kamery się zirytowały, są mega złe i tutaj być może dojdzie do jakiejś wojny domowej. Chociaż nie byłbym co do tego taki pewny, oczywiście moim zdaniem TV-menów spotka karma, dosięgnie ich karma i stanie się z nimi coś złego. To zostało zresztą zapowiedziane przez Booma, w sensie, że żeby TV-meni przekonali się do G-mena, to TV-meni muszą przejść, musi stać się coś naprawdę niedobrego. I moim zdaniem TV-meni albo zostaną porzuceni na pastwę losu przez kamery, nie pomogą im kamery, jak będą zagrożeni, albo baza TV-menów zostanie zaatakowana, albo Tytan TV-men będzie w takiej sytuacji, że G-men mu pomoże i wtedy się przekonają. To są trzy sceny, które się wydarzą, bo jedna z tych rzeczy może się wydarzyć z TV-menami i myślę, że to zdjęcie doskonale pokazuje, w jakiej TV-meni są w sytuacji. Oni będą osamotnieni, bo jeszcze głośniki, no nie wiem, czy głośniki im jeszcze pomogą. No zobaczymy, ale jedno jest pewne. Kamery, mam nadzieję, że nie dojdzie do wojny domowej. TV-meni i głośniki kontra kamery z KBD Toilet, bo to by było ciekawe. Ale dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, bo sytuacja jest ciekawa. Natomiast ten przeciek niestety jest fałszywy. Niestety jest zrobiony przez fana, ale bardzo ładny.